Bajkorower to jest taka rzecz, która kiedyś urodziła mi się w głowie. Pomyślałem sobie, że przecież jeżdżę na rowerze codziennie, to dlaczego nie mógłbym go wykorzystać do tego, żeby dojeżdżać na plac zabaw i opowiadać baśnie albo bajki, albo legendy, bo to robię również na co dzień. Na tej skrzyneczce jest teatrzyk. Teatrzyk, który nazywa się Kami Sibai. Kami oznacza papier, a Sibai teatrzyk. Tutaj zobaczycie, będę przekładał ilustracje, więc bądźcie czujni, bo ja w trakcie będę te ilustracje zmieniał. Tradycyjna opowieść rozpoczyna się od dzwoneczka. Dzwoneczek Iwaczu właśnie zaprasza was na opowieść. Spotykam człowieka, który w ogóle się mnie nie boi. Jakie znacie jeszcze dobre słowa? Ale nie mogła się nim zajmować, bo przecież musiała pracować. Bajkorower. Projekt współfinansowany przez miasto Kraków zakładał jeżdżenie po placach zabaw na rowerze z teatrem Kami Sibai. Jest to pomysł z Japonii. Akcja odbywa się dzięki Fundacji Faktor Kultura. W tym roku było zaplanowane 4 spotkania. Chodziło o to, żeby jeździć po placach zabaw w Nowej Hucie i tam opowiadać bajkę, bo opowieść jest dla każdego, dla wszystkich. Jest baśń, dla wszystkich jest bajka. Jest to podróż, jest to spotkanie, spotkanie ze sobą, ze samym sobą, właśnie w baśni, w bajce, ale też wspólne spotkanie. Chodziło o to, żeby zjednoczyć tą społeczność nowochucką i żeby móc posłuchać i się spotkać. A chłopiec ruszył dalej w świat, by spotykać się z cudownymi ludźmi, takimi jak wy. Serdecznie witam was na 19 zawodach z cyklu Nowa Huta w Czterech Smakach, a jednocześnie 35 zawodach organizowanych przez Fundację Cztery Alternatywy. Organizatorzy biegów debiutowaliśmy już ponad 7 lat temu. Wszyscy jesteśmy z Nowej Huty, więc postanowiliśmy też tworzyć imprezy biegowe na terenie naszej dzielnicy, na nietuzinkowych trasach, takich nieoczywistych z pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o organizację takich zawodów. Więc organizujemy biegi crossowe po bezdrożach, nad rzeką Wisłą, w miejscach, w których na co dzień można spotkać dzikie zwierzęta, gdzie nie ma żadnego ruchu samochodowego i można pobyć sam na sam ze sobą i oczywiście z przyrodą. To nasz kolejny bieg, ale na pewno nie ostatni, ponieważ panuje tutaj tak świetna atmosfera, to znaczy. Dokładnie, super jest. Wspaniała organizacja, można poznać mnóstwo świetnych, szalonych ludzi, więc... Polecamy, naprawdę, każdy może przebiec, tak. W Nowej Hucie biegam od początku tych zawodów, od pierwszej edycji. Pamiętam, to była zima w jachtklubie. To już będzie z 5 lat, kiedy te zawody się odbywają. No, mieszkam w Nowej Hucie teraz aktualnie na osiedlu Centrum A, więc niedaleko. No, te zawody mam z buta kawałek na osiedlu pod domem. No, szkoda by było nie przyjść. Frekwencja dopisała, pogoda dopisała, super zabawa, uśmiechy, odrobina błota. Wszystko to, co biegacze crossowi lubią najbardziej. Uwaga, uwaga! Ogłaszam zgromadzenie
publiczne pod nazwą Wielkie Kredobranie. Zapraszamy tutaj wszystkich, i dzieciaki, i dorosłych, na kolorowanie tutejszych chodników. Mamy mnóstwo kredy. Proszę się nie obawiać i nie onieśmielać. Czekamy tutaj na was pod rybką. Jesteśmy na tego...